Okej, słuchajcie. Jesteśmy w Niemczech. Tak jak było już widać, jesteśmy w Czarnpunkt, czyli w punkcie kontrolnym na granicy dawnego DDR, czyli wschodniej, i RFN zachodniej, kontroli wpływów. Jak widzicie, mamy bilet. Nie chcę nam wyostrzyć. Jak widzicie, Muzeum fajnie respektuje legitymacje prasowe, więc jesteśmy tutaj na legitymacji prasowej. Kolejne wspomnienia byłych czasów. Kolejna historia. Jak to wyglądało, słuchajcie, wspomnienie historii NKWD, wspomnienie historii ofiar obozów sowieckich, 45 na 50, łącznie z historycznymi nazwiskami ofiar. Tu jest też pełne wspomnienie oczywiście. Tak to się tutaj pracowało, słuchajcie, w obozach. Niestety nagrywam z mikrofonu, z aparatu, ponieważ jak na złość mikrofon, baterie w mikrofonie padły, więc musimy korzystać z tego źródła. Jak widzicie, muzeum zostało fundowane przez doktora Rainera Hildebranda, więźnia obozu, który uciekł ze studentami i aktywistami podczas 1962 roku. Piękne, prawda? Wspomnienia starego czasu. Wyobrażacie sobie teraz jeździć na takich kółeczkach? Skutery mają większe, nie? A kiedyś takie autka zgrabnie pomykały, słuchajcie. I zasieki z początków budowy muru, które tutaj też widzicie, zachowane w oryginale. Ackerstrasse, początek budowy muru. Początkowo małego, potem jak wiecie, wewnętrznej zony śmierci. Z racji tego, że jest to muzeum poświęcone i murowi, i punktowi Charlie, czyli podziałowi na wschód-zachód. A widzicie to ładne autko? Kiedyś tak pomykali i mimo próbowali uciekać, mimo tego i tak było ostrzelane, widzicie?
punkty widokowe, a widzicie ślady po kulach? Po wyzwoleniu policja militarna już zachodnia. Metalowa brama przy przejściu na muru, przez mur z kontrolą paszportową. A to strzelało automatycznie, słuchajcie. Automatyczne działo SM-70. Jeśli tylko ktoś przekroczył mur, następowały po prostu automatyczne strzały i zobaczcie, jak to kaleczyło człowieka. Zobaczcie, próby przekopu, ucieczki pod murami. W takich wózkach też próbowali pod ziemią, pod murem przemykać na bezpieczną amerykańską stronę. Żołnierz graniczny Egon Schulz. I przemytnik, pomocnik w ucieczkach ludzi. Zobaczcie, jak to wyglądało. Widzicie? Możecie tutaj też obejrzeć filmiki zachowane, jak to było wszystko ładnie kamuflowane, jak były próby przekopów pokrywane. Długość tego terenu to było, słuchajcie, od pomiędzy 170 a 100 metrów i zostało tak naprawdę usadowione wokół wschodniego ringu Berlina i tego terenu oczywiście też pilnowały psy, 886 psów na długości 71,5 km. Widzicie? Kolejna próba ucieczki, tym razem w powietrzu. Ktoś sobie skonstruował z motoru, tak? Zobaczcie. Napęd motorowy. Siedzenie i frniemy, nie? Pierwsza motolotnia? No, pierwsze coś, co miało latać, nie? No i ucieczki, zobaczcie. Od granicy od 61 roku. Zobaczcie, 62, 51 tysięcy, 63, 16, 12, a zobaczcie to, 89, 241, a ilu więźniów w międzyczasie? 31 tysięcy. Miało latać, słuchajcie. Ciekawe, nie? No, tak to wyglądało, nie? O!
Space Lab NASA, widzicie? Pierwsze maski. Refurer NASA. Zobaczcie, jak przez morze próbowali uciekać na drugą stronę. W takim kajaczku. Lipa co? Dużo życia ryzykowali, żeby swobodnie funkcjonować, a nie ryzykować każdego dnia rozstrzelanie. Ciemur graniczny. Numer 117 na wodzie. Bojka. A tu kolejna próba przemytu. Widzicie? To było formalnie w rowerze. Nie chcę już więcej żyć w DDR. Czy my jesteśmy wdzięczni, jak to teraz wygląda? Zobaczcie stare murale. Zobaczcie, ucieczka dekady. Dwie rodziny, 8 osób. Próbowało uciekać w takim, w balonie nadmuchanych, z takich butni, nie? Gazowych. Czajcie to? Oczywiście zostało balony zranione i spadli. Dwie osoby zostały ranne podczas tej próby ucieczki. Zostali przechwyceni. O, widzicie? DDR. Jak to fajnie, nie? Widzicie? Kolejna próba przemytu dziecka w walizce. Nie, to wygląda na osobę nawet starszą. Troszkę większą, ale zobaczcie, jak sprytnie schowane. Jezus. Wygimnastykowana osoba, nie? O, i radio. Z płytą, widzicie? Z winylem. No. Nawet bym się wywaliła dla was. Rzeźby uliczne z tamtego okresu. 36 rok, widzicie? Rzeźba. Rozelin granat. Neue Deutschland. 8 November. 1899. Widzicie? Bardzo mądre słowa Hansa Dietricha Genschera. Establishing tattoos are also always means self-destruction. Ustanowienie stref wyłączonych zawsze prowadzi do samodestrukcji. No i tak było, nie? Zobaczcie. Runął, runięcie mura.
Dobra, w tym momencie skończymy naszą wizytę z wideo i oczywiście zrobię parę zdjęć, bo to jest też jeden z moich punktów. Więc na razie Wam dziękuję i tym właściwie akcentem kończymy Berlin. Tegoroczną oczywiście wizytę, tą wizytę w Berlinie. Dzięki.